Zaproponowane przez Jarosława Kaczyńskiego referendum w sprawie relokacji uchodźców to jeden z głównych tematów ostatnich tygodni w Polsce. Obecnie w Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat unijnej polityki migracyjnej. Polski rząd jest przeciwko przymusowej relokacji i proponuje przeprowadzenie w tej sprawie referendum. To jest typowo wyborcze. Tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Wymyślone na potrzeby wyborów, bo stara metoda wydaje się pewnie panu Kaczyńskiemu. Straszenie ludzi, a to uchodźcom, a to gejami, a to lesbijkami, a to atakami na kościół. Oczywiście, że powinniśmy być przeciwko takiemu referendum, bo ono jest absolutnie niepotrzebne. Jak dodają przedstawiciele opozycji, rząd może złożyć w tej sprawie wniosek, który de facto rozwiąże cały problem. Według unijnych przepisów kraj, który jest pod presją migracyjną, czyli Polska przyjmująca uchodźców z Ukrainy, może być zwolniony z obowiązku przyjmowania innych migrantów, jeżeli owy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Strona rządząca wprost krytykuje stanowisko opozycji w sprawie rozpisania referendum. Słyszymy tutaj od opozycji, że oni przecież deklarują, że są przeciwni, ale jednocześnie odmawiają obywatelom Polski wypowiedzenia się w tak ważnej kwestii w referendum, a tymczasem w innych kwestiach okazuje się, że mają buzie pełne frazesów dotyczących przestrzegania konstytucji. A gdy pojawia się kwestia referendum, które jest zapisane w konstytucji, mówią, no przecież my deklarujemy, że jesteśmy przeciw i referendum nie jest absolutnie potrzebne. Bo według Zjednoczonej Prawicy jest potrzebne. Wielu polityków PiS uważa, że połączenie referendum z jesiennymi wyborami parlamentarnymi byłoby idealnym rozwiązaniem. Niedawno sondaż w tej sprawie opublikował portal interia.pl. Wynika z niego, że 54% Polaków jest za zdecydowaniem w sprawie relokacji uchodźców w referendum.